Dzień dobry, nazywam się Kasia Orwat. Opowiem Wam dziś co nieco o drzwiach łazienkowych. Przy wyborze drzwi do łazienki bierzemy pod uwagę dwa techniczne aspekty. Sposób otwierania i wentylację skrzydła drzwiowego. Odnośnie otwierania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Ma to swoje zalety. Wewnątrz łazienki mamy więcej przestrzeni do dyspozycji, a skrzydło drzwiowe pojawia się po zewnętrznej stronie ościeżnicy, dając efekt licowania ze ścianą. Warto zastanowić się, w którym kierunku na dom powinny się drzwi otwierać. Położenie wyłączników przy otworze drzwiowym na etapie deweloperskim sugeruje nam ten kierunek otwierania, ale można to zawsze zmienić, pamiętając także o przełożeniu wyłączników. Ja preferuję otwieranie na przestrzeń, z której najczęściej wchodzimy do łazienki, czyli na przykład ze strefy dziennej, jeżeli jest to łazienka ogólna. Gdy dysponujemy dwiema łazienkami, druga zasadniczo położona bliżej sypialni może mieć kierunek odwrotny. Wyjaśnię to może bardziej praktycznie. Podchodzimy do drzwi z lewej strony, po lewej stronie mamy wyłącznik, chwytamy klamkę prawą ręką, otwieramy na zewnątrz, znaczy kupujemy drzwi prawe. Zwracam także uwagę, na jaki widok łazienki otwierają się drzwi. Jeżeli można, wybieram patrzenie na lustro i umywalkę niż na WC niskę. Odnośnie wentylacji drzwiowej, znajduje się ona w dolnej części skrzydła. W realizacjach bardziej ekonomicznych stosujemy tuleje, czyli nawiercone otwory. Bardziej estetycznym rozwiązaniem są podcięcia, czyli prześwit pomiędzy posadzką a skrzydłem drzwiowym. Powierzchnia tej przestrzeni nie powinna być mniejsza niż 22 000 metra kwadratowego. Zdarzają się sytuacje, że bardziej nadrzędny jest aspekt wizerunkowy. W ten czas rezygnujemy z podcięcia, ale tylko na odpowiedzialność użytkownika. Gdy łazienka nie posiada okna, warto wentylację stosować. Liczę, że przekazałam wszystko, co niezbędne przy wyborze drzwi łazienkowych i zapraszam do kolejnych odcinków.